Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Nazywam się Czesław. Oczywiście witam was w kolejnym odcinku z quizów. Dzisiaj jeden z moich ulubionych youtuberów, a mianowicie... Możesz w mordę! Kliknij w dzwonka. Kliknij w dzwonka. Klikam w dzwonka. Kliknij w dzwonka. Jak nazywa się Kaiko? Dzisiaj troszkę może inaczej... Dzisiaj może troszkę inaczej zrobimy. Ja będę te odpowiedzi sprawdzał od razu, a wy nie będziecie musieli wypełniać tego quizu, bo i tak będziecie wiedzieć dobre odpowiedzi, tak myślę. Moi drodzy, zaczynamy w takim razie. Jak nazywa się Kaiko? Po prostu Kaiko, Karol, Adam, Piotr Kajkowski, Jakub, Adam, Karol Poznański, Karol, Adam, Piotr Poznański, Karol, Adam, Kajkowiak. Ale wiem, że on nazywa się Karol Poznański, także klik i jest jeden. Kiedy się urodził? 96, 7, 96. Mi się wydaje, że 96. Mi się wydaje, że to jest czerwiec. Nie ma dziewczyny, jeśli tak, to jak się nazywa? Mi się wydaje, że nie ma dziewczyny. To było 8 miesięcy temu ten quiz. To jest tym wszystkim najlepsze. Więc myślę, że ma dziewczynę, nazywa się Natalia. Nie ma, ma dziewczyny, nie wiadomo jak się nazywa. Nie ma dziewczyny, ma dziewczyny, nie ma dziewczyny. Kuźwa! Ma dziewczynę i nazywa się Natalia. Nie żebym się denerwował, wiecie, no homo, tylko chodzi mi o to, że nie trafiłem po prostu z odpowiedzią. Gdzie mieszka? W Gdańsku, Warszawie, w Ostrowcu Świętokrzyskim. Myślę, że w Gdańsku. Tak w ogóle, tak przerywając oczywiście, abstrahując od całego tego quizu, Kaiko to jest jeden z moich ulubionych youtuberów, których kiedyś oglądałem, bo teraz no, oczywiście już niestety Kaiko, szkoda, że filmów nie dodaje. Naprawdę podoba mi się po pierwsze jego montaż, po drugie jego prowadzenie tych odcinków, a po trzecie no grał fajne gry po prostu, takie jak Until Dawn, czy choćby nawet te wszystkie serie z CV Botem, Clever Botem i tak dalej, no było po prostu świetne. Zobaczcie sobie jego kanał, link oczywiście macie w opisie, a ja lecę dalej. Co trenował, gdy był mały? Zdjęcie ci nie powinno się śmiać, ale to jest typowy Kerel. Bieganie, pływanie, koszykówkę, piłkę nożną. Myślę, że koszykówkę. Kuźwa! Czy ma rodzeństwo? Ma Michała i Alberta, tak, ma brata Michała. Nie, nie ma, tak, siostrę Natalię ma, tak, brata Maćka. Ma brata Michała. Czy on ma na pewno Michał, Droller Coaster, Drolo, czy jak go tam nazwać, czy Kultywator w tej chwili ma kanał swój, Kultywator się nazywa. Tak, Kaiko oczywiście był kiedyś wypromowany przez swojego brata, kanał Droller Coaster. I myślę, że to tak, brata Michała, o kuźwa! Nie wiem, przegrałem to. Wszystko źle. Jakie ma auto? Forda, Audi, BMW, Mercedesa, nie ma auta. Ford, gówno Ford. Jakich kolorów nie lubi? Pomarańczowy, niebieski, czarny, żółty, biały, fioletowy, żółty, pomarańczowy, zielony, lubi wszystkie kolory. Nic nie wiem o nim, no. Co jako pierwszy nagrał na kanał? GTA, Q&A, vloga, Minecrafta. Minecrafta. Jak ma na imię jego najlepszy przyjaciel z dzieciństwa? Dawid, Michał, nie ma takiego, Maciek, Karol. Nie wiem, obrazek mi to sugeruje, że to jest Michał. No kuźwa, jakie gówno! No i po co ten multi tu jest dany, no? Mogło być dużo lepiej. Nie poczekaj na to, że to nie jest zbyt dobrze, musisz zacząć częściej go oglądać. Kuźwa. Czyli jednak, nie wiem, mało wiem o nim po prostu. Cześć, witajcie ziomeczki, z tej strony to Czesław. Dzisiaj będę wam pokazywał, jak rozwiązuje quiz o Kaiko. Karol Poznański, kiedy się urodził? Jest 5 września, wszystko o nim wiem. Wszystko o nim wiem, ma dziewczyna, nazywa się... No, proszę bardzo, gdzie mieszka? Oczywiście w Ostrowcu Świętokrzyskim, no... Który fan nie wiedziałby o tym, gdzie on mieszka? Co trenował, gdy był mały? Oczywiście, że pływanie, no widać tutaj woda, rozumiecie, z tyłu mały Kaiko tutaj podparty, taki jakby najebany był, trochę z tą krótkofalówką większą od jego głowy. Czy ma rodzeństwo? Tak, oczywiście mam brata Michała i Alberta, no kto by tego nie wiedział, oczywiście, jakie ma auto, no Ford, gówno Ford. Jaki kolorów nie lubi? Oczywiście, że nie lubi żółtowego. Żółtego, pomarańczowego, zielonego, no bo jakby to było, jakby to lubiał po prostu, no. Co jako pierwszy nagrał na kanał? No oczywiście, że Minecrafta, no kto by tego nie wiedział, jak na mnie przybijacie z dzieciństwa, to nie Michał, to wcale nie Michał, to Dawid i prawdziwy fan, proszę bardzo. Wygląda na to, że oglądasz kanał już naprawdę długo i wiesz o nim naprawdę wszystko. Gratulacje. Dzięki bardzo ziomeczki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, nowi czytelnicy. Czytelnicy, Boże Święty. Jak ja jestem czasem głupi, to po prostu nie... Co? To jest po prostu niepojęte. Nanda to. Oh my god. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa!